Mamy wynik drugiego spotkania pomiędzy uczestnikami turnieju finałowego rozgrywki mistrzów. Liverpool podejmował Chelsea, czyli Dobby podejmował u siebie Piotra. Wynik taki jak widać. Najpierw oddajmy tutaj głos Dobiemu. Wiem, że zdenerwowany jesteś, ale powiedz kilka słów, co sądzisz o spotkaniu. Indywidualne błędy mojego lewego obrońcy, który miał indywidualnie kryć jedyną godną gwiazdę Chelsea, czyli Cuadrado. I tyle. Dwie asysty i koniec meczu. Dziwne, bo dosyć też szybki jest Moreno, prawda? A jednak Cuadrado się okazał dla niego za szybki, Piotr? Tak, Cuadrado to jest zabójcza broń naprawdę w spotkaniach. Mam nadzieję, że nie tylko z Krzysztofem, a też z Łukaszem. Ma 17 asyst. Tak, ma naprawdę już kilka ładnych asyst w tym sezonie. No i pokaza, co potrafi. Dwa szybkie rajdy, dwa bardzo ładne podania w środek pola. Jedno pośrodkowanie na napastnika, jedno wycofanie na przedpole karne. Dwie bramki, w sumie przy wyniku 0-1, więc... Tak, mecz się zaczął w ogóle od prowadzenia. No tak, Krzysztof, prowadzenie zdobyłeś. Myślałem ja też, że to będzie początek czegoś, to powiem, wielkiego, historycznego, czyli pierwszej porażki Piotra. Nie, jednak Moreno jest zbyt słaby. Także cały Liverpool przecież. Także drugi mecz pomiędzy uczestnikami, drugi wynik 2-1 pada, czyli są to spotkania mimo wszystko bardzo wyrównane, w których trudno wskazać faworyta mimo wszystko. Zobaczymy, jak będzie dalej.